Witam wszystkich na naszym zwolna rozwijającym się kanale. Dzisiaj chciałbym zaprezentować wam nową odsłonę serii Tomb Raider. Jest to reboot przygód młodej panny Croft. Pani archeolog zostaje napisana od nowa. No a dzisiaj zaczniemy pierwszą z jej poważnych przygód. W tej części jest jeszcze studentką, w przeciwieństwie pewien słynny podróżnik do klasyka, że niezwykłość tkwi w czynach. I cóż, będziemy się uczyć razem z nią. W końcu wyruszyłam, by zostawić swój ślad. Odnaleźć przygodę. Jednak okazało się, że to przygoda znalazła mnie. Momentach, kiedy życie przemyka nam przed oczami, odkrywamy coś. Coś, co daje nam siłę, by iść dalej. By nie poddawać się. A więc, jakby to ująć językiem słusznie niepochwalanym przez nasze rodzicielki, ekipa twórców gry nie pierdoli się w tańcu, rzucając nas od razu na głębokie wody. Najpierw katastrofa. Piękny filmik. Teraz komnata z jakimiś kośćmi. Jak na przygodówki przystało, zaczynamy od łamigłówki. Może nie jest wyjątkowo skomplikowana, ale czy w tych czasach wiele spotykamy skomplikowanych łamigłówek? No raczej nie. Poprzedniczki Tomb Raidera były pod tym względem znacznie bardziej zaawansowane. Więc jeżeli liczycie na jakieś mega skomplikowane łamigłówki, to zawiedziecie się nad tym. Będzie bolało. Wszystko opiera się tu głównie na fizyce i w zasadzie tyle.
Każda jedna łamigłówka jest związana z fizyką. Co jednak jest różnicą, o której warto wspomnieć, to fakt, że... O, to też jest różnicą. Quick time eventy. Jak ja tego nie cierpię. Przede wszystkim dynamiczna kamera, postawienie na akcję, upodabnia nowego Tomb Raidera do tych właśnie nowszych przygodówek. Nie tylko, że wpisowuje się w trend, to jeszcze go rozwija i według mnie bardzo ciekawy sposób. Takie otoczenie, które tutaj widzicie, co nie będzie później czymś wyjątkowym. Lara spotka jeszcze wiele podobnych, nieprzyjemnych spelu na swojej drodze. Pochodnia. Hopsa, to podpalimy sobie. Co by tu wam powiedzieć? Chyba powiem o tym, jak to nagrywanie będzie wyglądało. Przede wszystkim będą dwa typy nagrań z Tomb Raidera. Jedne będą dotyczyły wyjątkowo wyłącznie znajdziek, natomiast inne będą skupiały się na fabule, tak więc ktoś, kto nie ma ochoty bawić się w odkrywce, będzie mógł spokojnie prześledzić historię, niczym się nie przejmując. O, instynkt przetrwania. To jest nowość. Pierwszy raz, gdy to zobaczyłem, skojarzenie było dość jasne. Jak widzicie, wszystko świeci się na żółto. Assassin's Creed. Yes, indeed, of course. Z początku człowiek tego nie używa, zwłaszcza, że i nawyk grać w przygodówki, a potem, wstyd przyznać, ale robi się taki leniwy, że używa tego non-stop. Wow. Przekombinowałem. Wow. Jak ja nie cierpię quick time eventów. Jeszcze będziecie się śmiać. Ze 100 razy, kurwa, przy tym zdechnę. Praca kamery. Praca kamery pomaga wczuć się w odbiór naszego filmu. Wszystko jest tak skonstruowany, byśmy jak najbardziej odczuwali zagrożenie, klaustrofobię, tak jak teraz, ślizg, wszystko blisko. Generalnie byśmy byli z Laro blisko jej sytuacji. Dzięki temu cała historia jest przekonująca i znacznie bardziej ciekawa. Trudno się od tego oderwać, jak już się zacznie, to można ciągnąć i ciągnąć. Okej. Opa. Chyba się udało. Zapalamy. I lecimy dalej. Ups, coś zrąbałem. Ha. Dobra. To sobie podpalę. Ej, ciebie. Dobra. Miejmy nadzieję, że o to chodziło, bo szczerze powiedziawszy nie pamiętam. Ale tak to jest, jak się człowiek nad czymś na dłużej nie zatrzyma. To wiele z tego pamięta nie będzie. Wiem, że coś tam miałem podpalić, tylko czy ja tam coś mam? No chyba nie bardzo.
Tak, przed chwilą narzekałem na to, jakie te łamigłówki są proste. A tu się okazało, że nie bardzo. Może tak. Lina się nie pali. A to ciekawe. Jedziemy. Hopsa. Tak jest. Oto bungalow. Szybkie pchnięcie. Bum. Van Damme byłby dumny. Jak widzicie, dostaliśmy premię do doświadczenia. To też jest nowość. Z biegiem czasu w grze będziemy zdobywać poziomy, a z każdym poziomem dostaniemy punkt, który będziemy mogli sobie rozdysponować między umiejętnościami młodej pani archeolog, albo raczej studentki archeologii. To o tyle ciekawe, że w jakimś stopniu pozwala nam zdecydować, w czym ona będzie dobra. Przynajmniej na początku gry, kiedy różnica między pierwszymi jakby... O cholera. Tak. Nie cierpię quick time eventów. To powinno zostać na konsolach. No ale niestety nie zostało. Jeszcze raz. Brawo. Yeah. Oko za oko. Noga za nogę. Cała góra wali nam się na łeb. Jest to tak irracjonalne, że aż urocze. Lecimy. Aż palce se złamiemy. Hopsa. I do góry. Wow. Naprzód. I naprawdę, nie można było tego zamknąć w cutscence. Widzicie, zaczynamy z rozmachem, hukiem i pewną dozą dramatyzmu. Jest tendencja, która będzie stopniowo narastać, jak w dobrej historii. Jeżeli ciekawi was przygoda Lara Croft, jeżeli chcecie zobaczyć, jak się odradza legenda przygodówek, zapraszam was serdecznie. Będzie fajnie. O, kolejne punkty doświadczenia. Tutaj mamy widok na wybrzeże. Wygląda, jakby coś wybuchło. Generalnie statki nie grzeszą tutaj szczęściem. Okej, lecimy. Pniaczek. Powoli. Czemu nigdy nic nie może być proste? Niby to już widziałem, ale i tak się przestraszyłem. Kto z was, drodzy oglądacze, pamięta początki Lara Croft? Było tak dawno temu. 96 rok, pierwsza część. Pierwsza bohaterka. Chyba jedna z pierwszych w ogóle kobiet w grach, taka stojąca na pierwszym planie.
Oczywiście, że dwie berety u pasa. Dam radę. I przygodę tak szalone. Boże. Że zapadło wielu z nas na długo w pamięć. Animacja tej wspinaczki, zwłaszcza jak się popatrzy na ręce, bardzo przypomina mi to, co mogliśmy zobaczyć w Assassinach, w serii Assassin's Creed. Wow. To takie kolejne bliźniacze wzorowanie się, czy tam podobieństwo, które mi się rzuciło w oczy. No, aczkolwiek z czasem idzie przywyknąć. Zobaczcie. Podwójny podskok na deseczce. Też wygląda znajomo. Rzeczy same. Sam! Musimy tym przechodzić. Nic nigdy nie jest proste, laska. Tak szybko to wy się nie znajdziecie. Sam? Rod? Czy ktoś mnie słyszy? Gdzieżby inaczej, oczywiście, że nie. Muszę ich znaleźć. Grunt to determinacja. To szukamy. Wow, też my kurwa poszukali. Ho. Bardziej sponiewierona niż Jason Brody. A tu jeszcze nikt nie strzelał. Dobra. A jednak trochę szczęścia w życiu miałaś. Miby na bank zgasły. Więcej szczęścia. Juhu. Nie. Mająca wkrótce osiągnąć światową sławę archeolog Lara Croft w swoim środowisku naturalnym. Jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamatai, ojczyzny wspaniałej chimiko mitycznej słonecznej królowej, do której potomków rzecz jasna należy. Sam, to poważna sprawa. Przecież wiem, skarbie. Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę. Wszyscy są tacy spięci. Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie. Czuję to. Nie wiem tylko, czy inni mnie posłuchają i czy w ogóle powinni. Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Poważnie, nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci, Rod ci ufa, poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę, dobrze? Ja idę się napić. No dobrze, dobrze. I sam, dzięki. Ona nie zawsze jest taka poważna, wiecie? Ha!
Jak możesz sugerować, że nie biorę tej wyprawy na poważnie, Laro? Nie tylko rodzina Sam nas finansuje. Ja też włożyłem w to swoje oszczędności. Wszyscy mamy w tym jakiś udział. Ale pieniądze kiedyś się skończą, Whitman. Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód. Nikt nie wierzy, że Yama Tai leży tak daleko na wschodzie. Książki nie zgadzają się z tą teorią. Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yama Tai. Rozmawiałam już o tym z Rotem. Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób. Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu twojego przeczucia. To ja tu jestem głównym archeologiem. A kiedy ostatni raz był pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Mam 30 lat doświadczenia i 2 doktoraty. Jeden z historii wschodniej Azji. Niech pan się zajmie swoją łódką, panie Green. Okrętem. To jest okręt, pani Whitman. Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, jeżeli popłyniemy na wschód, trafimy prosto do Smoczego Trójkąta. Dokładnie tam, gdzie powinniśmy. Laro, moja ptaszyno. Pójdę za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię. Raczej szalone sztormy. Przy nim trójkąt bermudzki wygląda jak Disneyland. Ja w to wchodzę. Z opowieści o królowej Himiko wynika, że potrafiła wywoływać burzę. W mitach zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy. Co jeśli Yama Tai leży właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? Spójrzcie, to zdjęcie satelitarne Smoczego Trójkąta. Nie wyglądają zachęcająco. Dopóki jest tam mokro, mogę płynąć. Nie, no nie mówcie, że poważnie... Dosyć! Reyes ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do Smoczego Trójkąta. O co ja tu jestem? No, to mamy za sobą jedną z pierwszych retrospekcji. Będzie takie jeszcze kilka. Przybliżają motywy załogi, cel wyprawy. Generalnie genezę historii, którą odbywamy obecnie. Jest to fajny sposób na wyjaśnienie szczegółów, których normalnie byśmy się nie dowiedzieli, albo byłyby ujęte w jakichś łupkowatych notatnikach, których tak naprawdę są, ale nie wiadomo po co. Opowieści, jakieś zwierzenia i inne takie pierdoły. A tutaj ładna sekwencja, czytelna. To jest to. Takich będzie więcej. Co więcej? Tutaj mamy obozik. Takich obozików będzie jeszcze kilkanaście. Między nimi będzie można się szybko poruszać. I co warto nadmienienia, na obszar, tudzież etap, będzie wydzielonych jeden bądź dwa. I każdy z tych etapów ma... Co tu się dzieje? A, zaraz. Mogę użyć tego łuku. Każdy z tych etapów ma jakąś ograniczoną liczbę elementów do znalezienia, znajdziek, sekretów, jak zwał, tak zwał, których będziemy szukać w osobnych odcinkach, ponieważ tutaj chciałbym zamknąć tylko i wyłącznie fabularną stronę rozgrywki. No jak wiadomo, nie każdy chce oglądać długi film po to, że ktoś sobie strzela do jakichś elementów otoczenia albo szuka mapy. Także... Stąd podział. Zobaczmy, czy jeszcze działa. Pamiętaj, czego uczył cię Rod. Nawet najlepsza forma i technika nic ci nie dadzą, jeśli nie zdołasz się skupić. Najważniejsza w obsłudze każdej broni jest koncentracja. Dubbing. Co sądzicie o dubbingu? Zgodę. Ja dawno nie grałem w tak dobrze zdubbingowaną grę. Słuchajcie tego naprawdę przyjemnie. Aktorka podkładająca głos pod główną bohaterkę, o ile wiem, jak dobrze pamiętam, była to niejaka Karolina Gorczyca, czy też Gorczyc? Gorczyca. Szybko spojrzałem na opakowanie. I ten, odwaliła kawał dobrej roboty. Osobiście nie znam ją z żadnych produkcji telewizyjnych, ale w Tomb Raiderze spisała się świetnie. Co do reszty, niektórych osoby ewidentnie za często słyszę w innych grach. Co nie przeszkadza brzmieć im świetnie, albo typowo dla siebie beznadziejnie. Jednak ogólny wydźwięk jest nad wyraz pozytywny i nie zapragnąłem zmieniać wersji językowej na angielską. Wybacz.
Dobra, z powrotem do obozu. Tutaj mieliśmy kolejny przejaw tego. Czasem nie będziesz miała pod ręką. Aż się wcina skubany. Powiedzą ci, gdzie jesteś. Jeśli jednak nauczysz się czytać z gwiazd i najbliższego otoczenia, zawsze odnajdziesz drogę do domu. Ewentualnie włączysz minimap. Tutaj mieliśmy na przykładzie tego jeronka i zabicia stworzenia, mieliśmy właśnie piękny przykład narracji w tej grze. Mamy uwidocznione, jak pomału Lara przełamuje się w wielu nietypowych sytuacjach, które potem staną się dla niej standardem tak naprawdę. A skubany. Cip. Już kurwa, taś, nie wiem, jak się na jelenie woła. Dobra, to wracamy do obozu, bo chyba się umiejętnościami łuczniczymi nie popiszę za bardzo. Lecimy. Właśnie, opowiem wam więcej o obozach, o tym, co można w nich robić. Zresztą powinien się nam pokazać samouczek w tym momencie. O. W tym menu PD zdobyte podczas gry możesz przeznaczyć na opanowanie nowych umiejętności. Umiejętności wcale nie ma nie jest tak mało. Do tego są trzy różne kategorie ich. Tu mamy przetrwanie i łowy. Są jeszcze dwie pozostałe, związane tam z walką czy z czymś. O, to jest przydatne. Żebyśmy nie musieli na niczym oszczędzać. O, to jest ta szybka podróż, o której mówiłem. Z oczywistych względów jest niedostępna, gdzie mielibyśmy podróżować, tylko tutaj. A tam obok jest modyfikacja broni. Tym się zajmiemy później i nie ma co wybiegać. Kapitan okrętu Endura. Rozbiliśmy się na wyspie wewnątrz Smoczego Trójkąta. Rod? Lara? Ty żyjesz! Już dobrze, dobrze. Nic ci nie jest? Co się stało? Pamiętam plażę. Potem straciłam przytomność i obudziłam się w jaskini. Wtedy zobaczyłam jakiegoś szaleńca i czyjeś zwłoki. O Boże. Gdzie teraz jesteś, Lalo? Jesteś bezpieczna? To było takie przerażające. I to wszystko moja wina. To wszystko moja wina. Laro, posłuchaj mnie. Wysłałem SOS Endurance, zanim opuściłem pokład. Mam nadzieję, że ktoś odebrał sygnał. Rozmawiałem z innymi. Przegrupowujemy się. Proszę, przyjdź po mnie. Muszę zostać tutaj. Dasz radę, Laro. Pamiętasz, jak wspinaliśmy się na Snowden? Powiedziałaś mi wtedy, że najważniejsze to wiedzieć, że nie wolno zatrzymywać. Musisz się dostać na górę przez ruiny. Pamiętaj, czego cię uczyłem. I nie wyłączaj radia. Okej. No to wie. Będziemy szli dużo bardziej żywawo. Muzyka? Hopsa. Chyba da się tędy przejść. Cholera. A tak z ciekawości. Aha, nie mogę sprawdzić, czy to... No, cholera, szkoda. Logicznie. Zamiast spróbować wyjść... Wejdziesz tam. Ha. Co to za symbole? Tak, takich bohomazów zupełnie bez sensu będzie więcej. Powiem, że... Tworzą... Pewien klimat. O, jak w więzieniu. Ale czaszek mają od cholery. O Boże. Jakaś góra. Przecież to szaleństwo. W sumie wygląda jak ten. A, nie sprawdzę umiejętności? Nie. Wydaje mi się, że wygląda trochę jak z tych umiejętności eksploracji ikonka. No ale, o. No one lives. Tam
Tradycyjna maska No przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. Można sobie przybliżyć, tak. O co chodzi? Takich rzeczy, ale to w tematach exploringowych będzie poruszone. Jest więcej. Dzięki nim powiedzmy, że zachowane jest poszukiwanie skarbów i łupów, jak w klasycznym Tomb Raiderze. Ponieważ tej części jest dużo bliżej do przygodówki niż swoich poprzedniczek. Albo inaczej, dużo większy nacisk jest na narrację i przygodę. Co wyszło zresztą na dobre, niż łamigłówką. To... Ojej, zapętliłem się. Boże, ale mi wyjął. Dobra. Jak się bawić, to się bawić. Drzwi wyjebać, nowe wstawić. Dobra, mamy wyjście. I lecimy dalej. Swoją drogą, ilość detali w lokacjach, gruz, puszki, choćby tutaj kilka ich rodzajów, poraża. Naprawdę odwalony kawał dobrej roboty. To nie jest tak jak w większości gier, gdzie się powtarzają modele i jest kopiuj wklej. Tutaj mamy naprawdę... Widać, że się ludzie przyłożyli. Dobra. Chyba mamy znajomych. Przyjdziemy ich odwiedzić. A co? Laro, udało ci się. Sam, ale dzięki Bogu. Niespodzianka. Wszystko gra, to jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z twoją załogą. Są już w drodze. Zobacz, opatrzył mi stopę. A tyle mogłem zrobić. Gdzie moje maniery? Przepraszam, nazywam się Matias. Jestem nauczycielem. Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. Słonko, wyglądasz na wykończoną. Usiądź sobie. Sam właśnie opowiadała mi o Słonecznej Królowej. Tak, o Himiko. Opowiesz mi więcej? Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Uwielbia opowiadać tę historię. Himiko była piękna. Tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracę zainteresowanie. Cóż, i tak zawsze tkwi ziarno prawdy. Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie Himiko, a ona władała wszystkim, na co padły jego promień. I po imprezie. Sam? Matias? Sam! Sam! Szlak. Zawsze pod górkę. Coraz lepiej. Znów praca kamery. Coś, co warto zauważyć. Hopsa.
A mogę na czuja? Nie. Tutaj ręka jej nie drży. Kwestia adrenaliny. Wow. O, przeleciał. Dobrze cię widzieć, ptaszyno. Cieszę się, że was widzę. Sam jest z wami? Była z tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam. Kiedy się ocknęłam, już jej nie było. I po co się wam było szwendać, co? Musimy ich znaleźć. Zaraz, zaraz, a co z Rotem? No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka sam. Ja z nią pójdę. Nie, nie, nie. Lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać? Dawno nie strzelałem, ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do Rota. My znajdziemy sami tego Matiasa. Dasz radę? Tak. Muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki. Ty zaczekaj tutaj, a ja sprawdzę drogę. Okej. No i poszedł. Nie tak źle. Okej, kolejny obozik dla nas. Myślę, że w tym momencie odcinek warto zakończyć. To jest dobre miejsce, żeby zacząć kolejny. Co dalej? Ja się z wami będę żegnał. Mogę jeszcze wam pokazać coś. W sumie to jest jeden obszar. To może nie, zrobimy inaczej. Jeszcze tego nie skończymy. Bo i tak będę musiał... Już mi się to nie podoba. Znajdźki wam tutaj pokazać. Więc pchnijmy to jeszcze kawałeczek, skończmy etap, obszar. O! Ha, oczywiście. I wtedy pomyślimy nad zakończeniem i nad tym, co dalej. Trzeba mi było powiedzieć o wilkach, doktorku. Trzeba, nie trzeba. Ostatecznie przed chwilą do nich strzelałaś. To takie dziwne, że ich tu jeszcze jest więcej. Ha. Widać tak. Dobra. Idziemy dalej. O, to też ci daje doświadczenie. To sobie podnieś. Jakieś max już mam. To idziemy w górę. Oj. Poszło. Ciach. I ciach. Czysto, Laro! Możesz chodzić! Miło z twojej strony. Co to Himiko? W grze mówią, że jest królową słońca i pogody. A rozgrywa się na terenie Japonii cała akcja. I nawiązuje do starożytnej Japonii. W starożytnej Japonii była taka bogini, która nazywała się Amaterasu i ona była jedną z głównych bogiń tej mitologii. I o niespodzianko, jej imię tłumaczy się wolno jako czcigodna osoba, która sprawia, że niebiosa jaśnieją. Nawiązanie jest nawet bardziej niż oczywiste. Jeżeli znajdę takich nawiązań więcej, to chętnie się wam z wami nimi podzielę. Pragnąłbym też, byście powiedzieli mi, czy
W jaki sposób chcecie te let's play oglądać? Czy ma dla was znaczenie to, o czym mówię? Czy chcecie więcej nawiązań do filmów, poprzednich części, czy też może do historii, z którą sama produkcja stara się dość mocno związać? No tak się składa, że ja historię lubię, więc dla mnie to nie problem. Nie chciałbym was jednak zanudzić. Mogę też po prostu na żywo komentować to, co widzę. Nie ma uchwytu. Co mnie śmieszy, co mnie bawi. Chociaż tego i tak nie unikniemy, no bo ja... Ale byłoby miło dowiedzieć się, na co kładziecie nacisk. Tak, bo nie nagrywam tego dla siebie, tylko dla was, więc... wasze opinie byłyby dla mnie wielce pomocne, zwłaszcza, że dopiero zaczynam. Raczkuję, że tak powiem. Z let's playami. A prędzej stanę na nogi. Od czego zacząć? Gdyby mi w tym pomożecie. Okay. Nazywam się Lara Croft i jestem archeologiem z Endurance. Statku, który rozbił się na wyspie w Smoczym Trójkącie na wschód od Japonii. To miejsce jest niesamowite. Widziałam wraki, które mogą mieć nawet kilkaset lat. O, że takiej przerwy. Przed chwilą nawet nasz doktorek z dwoma doktoratami zauważył, że ewidentne nawiązanie do Amaterasu. Nie wychwyciłem tego wcześniej, a tu jednak widzę, że twórcy nie pominęli tej kwestii. Jeżeli się solidnie faktycznie przygotowali, tak jak teraz widzę, to bardzo możliwe, że takich nawiązań znajdziemy więcej faktycznie, więc nic tylko szukać. Jeszcze części. Dopchnijmy tą lokację do końca. Oj. Chwila, moment. To jak, najpierw mam znaleźć surowce, czy... Potrzebuję czegoś mocniejszego. Tak, najpierw surowce, okej. Okay. Poszukamy skrzynek wszelakich. To nam na pewno pomoże. A, to też się przyda. I jedziemy. A propos surowców, jest to dość uboga rzecz. Bo w grze występują wyłącznie coś na kształt uszczelek. W każdym razie jest to zbiorczo przedstawione. Oj, gdzie on jest? I zbieramy do kupy wszystko, bo wszystko jest wszystkim. Tak naprawdę. Nawet z tego wilka podniesiemy uszczelki. O, cześć. A nie. Coś mi się popieprzyło. Aha. To już oskurowane, jednego gdzieś zgubiłem. Dobra, to powinno wystarczyć. Uszczelki. Zobaczmy, czy teraz mogę naprawić czekan. Naprawiamy czekan uszczelkami. Chociaż jaka umowna ikonka pewnie sprawia wrażenie w sam raz, także co by nie. Każdy pomysł dobry, póki jest czytelny. O, teraz dostaliśmy możliwość ulepszania swojego sprzętu. Za pomocą zebranych surowców ulepszaj sprzęt i broń w menu sprzętu. Dalej. No to jest to, o czym wspominałem. Teraz mamy tylko jedną rzecz do ulepszenia, wymuszoną fabularnie. No ale jak to na początku, gra prowadzi nas za rękę, żebyśmy wszystko poznali i czasem się nie zgubili. Jest to całkiem fajna rzecz. Zamiast rzucić nas na głęboką wodę, mamy chwilę, żeby obyć się z grą. O, teraz możemy otworzyć rzeczy nieotwarte wcześniej i zdobyć więcej uszczelek. A co? Uszczelek nigdy dosyć. Spróbujemy? Jasne, spróbujemy. Na twój znak. To też według mnie powinna być sekwencja, bo nawalanie w E jak głupi po to, żeby otworzyć bramy, sprawia wyłącznie tyle, że mój palec wskazujący krzyczy nie. Prawie utrzymał. Postać na bramie. Biorąc pod uwagę wiek symboli, to może być słoneczna królowa. Chimiko? Czy nie nasłuchał się pan zbyt wielu opowieści sam? No i co? W tym momencie zakończymy odcinek. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę.
liczę na jakieś komentarze pozytywne, może mniej. Jest mój pierwszy kontakt z nagrywaniem let's playów, więc cokolwiek mi wytkniecie albo podpowiecie, to chyba byłaby lepsza opcja. Postaram się wdrożyć przy następnej okazji, a tymczasem ja wracam do poprzedniej lokacji. Będę szukał dla was znajdziek i prawdopodobnie zostanie to upublicznione w niedługi czas po tym, jak będziecie w stanie znaleźć na naszym kanale pierwszy odcinek Tomb Raidera. Ja się z wami jeszcze raz żegnam ciepło. I co? Hej, do usłyszenia.